Cześć, witam Was ponownie na kanale Polish With Dorota. Ja mam na imię Dorota i jestem nauczycielką języka polskiego. W ostatnich moich filmikach prosiłam Was, żebyście pisali na Instagramie pod tym postem, jakie macie problemy z językiem polskim i jakie lekcje wideo. Chcielibyście zobaczyć. Możecie cały czas oczywiście pisać komentarze pod tym postem. I dwie osoby poprosiły o filmik, gdzie będzie prosty dialog. W tej lekcji nauczycie się praktycznych fraz o hobby. Zapraszam do obejrzenia dialogu. Cześć. Cześć. Masz plany na weekend? Tak, mam. W sobotę na pewno idę do kina. Lubisz chodzić do kina? O, bardzo lubię chodzić do kina. A ty? Mm. Tak sobie. Wolę oglądać filmy i seriale na Netflixie. Aha, ja wolę kino. A ty co będziesz robić w weekend? W piątek na pewno idę na imprezę do mojego ulubionego klubu. O, lubisz imprezować? Mhm. Uwielbiam imprezować, tańczyć, spotykać się ze znajomymi. Też lubię spotykać się ze znajomymi, ale wolę spotykać się ze znajomymi w kawiarni, albo chodzić z nimi do restauracji, albo nawet na spacer do parku. Tak? Ja też lubię spacerować. Mam psa i dlatego często chodzę na długie spacery. I czasami biegam też z moim psem. O, super! Ja nie lubię biegać. Nie, bieganie jest mega. Bardzo mnie odstresowuje. Wiesz, Lubię uprawiać sport, ale nie lubię biegać. Wolę pływać albo jeździć na rowerze. Mhm, ale lubisz chodzić na spacery. Może pójdziemy kiedyś razem na spacer? Ty, ja i mój pies. O, fajny pomysł. A może. Pójdziemy w niedzielę. Ym, w niedzielę? Ok. A o której godzinie? Ym, na przykład o trzynastej? Tak, pasuje mi. Ym, możemy pójść na przykład do parku Cytadela. Tam jest kawa na wynos. Brzmi fantastycznie. To jesteśmy wstępnie umówione w niedzielę na 13 w parku Cytadela. Tak, to do niedzieli. Pa. Do zobaczenia. W tym dialogu używałam takich fraz, które są związane z tematem hobby. Chodzić do kina. Chodzić do kina. Oglądać filmy i seriale. Mówimy też oglądać Netflixa. Oglądać filmy i seriale. Oglądać Netflixa. Imprezować chodzić na imprezy, chodzić do klubu, imprezować, chodzić na imprezy, chodzić do klubu, tańczyć, tańczyć, spotykać się ze znajomymi. Spotykać się ze znajomymi. Chodzić do kawiarni. Chodzić do kawiarni. Chodzić do restauracji. Chodzić do restauracji. Spacerować albo chodzić na spacery spacerować chodzić na spacery uprawiać sport uprawiać sport biegać biegać pływać pływać jeździć na rowerze jeździć na rowerze a na koniec zapraszam was jeszcze serdecznie do zapisania się na mój bezpłatny newsletter w newsletterze będziecie dostawać bardzo praktyczne materiały i te materiały to są takie ekskluzywne lekcje Wideo, uwaga z ćwiczeniami. To są lekcje, których nie ma na YouTube. Jak zapisać się na newsletter? Możecie to zrobić na mojej stronie polishwithdorota.pl. Link jest w opisie tego filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, uczcie się polskiego codziennie. Oglądajcie moje lekcje, mówcie po polsku, a my widzimy się w następnej lekcji. Miłego dnia i do zobaczenia. Pa.